chcąc, dwie osoby chcąc, pięknie, w tym jedno dziecko. Piotrek zatańczy do nich? Na pewno? A wtedy chcesz więcej praw na zachętę? Ta pani już nawet prawie złożyła ręce do oklasku. O, tu buteleczką, proszę bardzo, łóżkę. Fajnie, ta szybna uczestnia, bardzo się podobała. Okej, Muza, lecimy. Kochani, można klaskę w dłonie. To było naprawdę fajne, też musiałem potem tego nauczyć, dobra? Dobra. Kochani, zdążyliśmy, mam nadzieję, że zdążyliśmy wam przypomnieć, co to jest w ogóle breaking, jak to wygląda, z czym to się, jakich fajnych emocji dostarcza. Słuchajcie, przyszedł ten czas, czas na wielki film. Chcę wam pokazać, jak wygląda takie show skomponowane z naszych klubów. W wielkim finale jeden z nas, a dokładnie mój kolega Maciej, zarecytuje własne życie, wykonując tutaj skomplikowaną figurę gimnastyczną. Maciek zrobi prawdziwą ścieżkę gimnastyczną, kończąc ją wielkim saltem mortalem. Nie zrobi tego na żadnych gimnastycznych matach, nie mamy tutaj żadnych podwyższonych sznurków. Maciek zrobi to na tej szachownicy, tutaj właśnie dla was. Ale żebyśmy mogli wykonać ten finał, potrzebujemy dwóch pomocników spośród was, którzy nam umożliwią wykonanie tej sztuczki. Tak jest. Nasz pierwszy pomocnik to kochający ojciec i mąż z dobrym ubezpieczeniem. Mamy go? Tatoza, to mi się podoba. Ej, a też masz takie krótkie rączki do roboty, jak jesteś tatozaurem? Okej. Powiedz mi, jak masz na imię? Grzesiek. Słuchaj, Grzesiek, już się tłumaczę, czemu z nami jesteś. Wybrałem właśnie ciebie, po prostu podobają się faceci w damskich butach. A tak naprawdę, Grzesiek, twoja rola w waszym show będzie kluczowa i najważniejsza, bo właśnie od ciebie dzisiaj będzie zależeć życie mojego kolegi. Już się tłumaczę, dlaczego. Maciek za chwilę tutaj wykona swój popisowy numer, czyli ścieżkę gimnastyczną. Zakończy ją wielkim saltem mortalem. A kiedy wyląduje, skoczy w twoje ramiona i ty też musiał go złapać, okej? Okay? Ja już wiem, że sobie z tym zadaniem poradzisz. Widzę, że zadaje sobie bicepsy dzisiaj na stanie, to mi się podoba. Ale musisz teraz przekazać tę wspaniałą i wymagającą publikę, że sprostasz temu zadaniu. A żeby specjalnie dla ciebie przygotowanie i opracowanie takie małe treści, wciąż możliwości psychologowych, okej? Okay? Nie martw się, nie będziemy cię badać automatem, jesteś bezpieczny. Jedyne co musisz zrobić, jeżeli ktoś stoi tam przeciwko mnie, po tamtej stronie, zapraszam. Będziesz musiał naśladować każde moje słowo, gest oraz ruch. Czyli ja pokazuję, ty Grzesiu naśladujesz, no oni się z ciebie śmieją. Jesteś gotowy? No i kochani, poprosimy o wielkie brawa dla niego. Thank you.
zdałeś nasz egzamin, czyli zostałeś tam, dobra? Chcesz tu miała piątka? O, to było naprawdę dobre. Więc na niej, dopełnisz się jeszcze, potrzebujemy jeszcze jednego głosnika. Nasz drugi i ostatni głosnik to kobieta, która to dla daskiego pierwiastka naszego w Białowie. Potrzebujemy kobiety, dorosłej. Bez was nie damy rady. Ja sobie wybiorę za was. O, no pewnie, że bez pani nie damy rady. Witam was serdecznie na pokładzie. Jak pani ma na imię? Anika, ja swoje imię znam. Adriana? Ło, brawo Adriany, zapraszamy. Puścisz mamę? Na chwilę, oddamy. Nie puścisz, dobra. Ale było blisko, okej. Piotrek, może widzisz swoim suchym wzrokiem, jakoś kobietom to nam pomoże. Słuchajcie, bez was nie damy rady tego zrobić, naprawdę. A ten gość to co, przerwa na reklamę? Właśnie, może jakiś gentleman pożyczka na chwilę swoją wybrankę. O, Anna pomoże. Nie. Tak? O, widzę, że tu trwają negocjacje. Cześć, potrzebuję tylko na chwilę puścić swoją kobietę. Ja wiem, że to brzydko brzmi, ale będzie bardzo prosto, okej? Okay? Nie będziesz musiała robić żadnych sztuczek, po prostu potrzebujemy drugiego asystenta. Cześć, jak masz na imię? Kinga, zostaw swoją biegą trepkę, będzie bardzo dobrze z nią wyglądał. Załóż, pokaż. No pięknie, naprawdę, chłopie, ja bym cię brał, ja idziemy, chodź. Chodź, Kinga, zapraszam. Wielkie brawa do Kingi! Kinga, stań sobie po mojej prawicy. Już się tłumaczę, czemu ty z nami jesteś. Słuchaj, właśnie od ciebie dzisiaj będzie zależeć życie mojego kolegi. Już się tłumaczę dlaczego. Wyobraź sobie, że Maciek za chwilę będzie wykonywał swój wielki finał, okej? Okay? Wyobraź sobie, że właśnie się rozbiega, żeby ją wykonać. Biegnie, rozpędza się. Biegnie, biegnie, ale patrzy w tę stronę, widzi twoje piękne oczy, widzi twoje ponęte usta, spogląda na twoje wielkie, wielkie serce. Śledza lotę spojrzenia, wysyła buziaczki pełen baj, ale wie, że musi wykonać wielki finał. Przecież wszyscy na to czekacie, prawda? Prawda? Okej. Okay. Zatem Maciek rozpędza się. Kładzie pierwszą rękę na ziemię i w locie myśli, jakby tu wziąć od ciebie numer telefonu. I tak się zamyślił, że coś mu się nie udało, pośliznął się, runął na ziemię, stracił przytomność i teraz ty musisz mu zrobić sztuczkę oddychania. Ratuj, bo umiera! Moi kochani, jeżeli chcecie zobaczyć show, zróbcie teraz hałas! Pomóż mu, on nie żyje, to pamiętaj, sztuczkę oddychania robimy tutaj, nie tutaj, lecisz. Puśćcie jej trochę, on naprawdę umiera, jest szybka, ta sekunda. Kinga, dawaj, on naprawdę nie oddycha. Kinga, przestań dawać, bo jeżeli ty tego nie zrobisz, to ja będę musiał. Aha, no dobra. Czyli udało. Kinga, już wiem, że doskonale radzisz sobie w kryzysowych sytuacjach. Prawie zabijasz mojego kolegę. Słuchaj, zrobimy sobie jeszcze mały teścik pod twoją wyobraźnię, bo każdy z finalizacji powinien się niesamowite wyobrażenie i fantazję, okej? Okay? Ja rozumiem, że tobie nie brakuje, ale musimy ich o tym przekonać. Jesteś gotowa? Tak, okej. Okay. Zrobimy sobie taki nowy eksperyment myślowy. Kinga, wyobraź sobie, że w tym momencie ja z tej pięknej szachownicy podnoszę krasnoludkę. Krasnolud już stoi na mojej dłoni. Ja już wiem, że widzisz go oczami swojej wyobraźni, prawda? Widzisz go? Widzisz go, świetnie. Patrz na niego, będzie ci łatwiej się skupić. Skoro go widzisz, to powiedz mi, jakiego krasna jest koloru? Czarny? Wow. Jak gość jest szczerze, no mówię czarny. Okej, okay. Skoro sama go sobie wymyśliłaś, sama nadałaś kolor, to na pewno ci się podoba, prawda? Zatem, moja droga, masz jedyną i niepowtarzalną okazję, żeby ode mnie dostać. Totalny za free. Ale krasna nie lubi zmieniać właścicieli. Więc zrobimy tak. Na mój znak, czyli kiedy powiem słowo 3, kiedy dojdzie do 3, chwycisz krasnala za nos w ten sposób i przytrzymasz go na mojej dłoni, żeby ci z niej nie zgrał. Ja potem zabiorę powoli dłoń i krasna w dziecku. Jesteś gotowa? Ja liczę do 3, jeden pewnie chwyć, trzymasz go za nos, ja zabieram go. Tak? Ty gościu nie śpi się, jak mi krasnala zgłosisz, tak? Inga, jesteś gotowa? Okej. Okay. Stresuję się, robimy to pierwszy raz.
Raz, dwa, trzy. Trzymasz go mocno, czujesz? Tylko wiesz co, tylko patrzę do Krasnala oczami twojej wyobraźni i widzę, że on jest tego wzrostu. No trzymaj, zawsze trzymasz, to trzymaj. Ja zabieram dłoń, Krasnal jest twój. Wielkie brawa dla niej. Nasz test, czyli zostajesz z nami, zaproszę cię, teraz tak, muszę się poradzić tutaj mojego kolegi, wyszedł w tamtą stronę, świetnie, zatem nie uciekaj, on tam będzie biegł, nie chcesz tam być, naprawdę, skoro on będzie tam biegł, to ty pomożesz mu to rozpocząć z tej strony, słuchajcie, poszukujmy troszeczkę więcej miejsca, z tej strony poszukujmy małki aerodynamiczny, muszę zobaczyć też ludzi bardzo. Tu panowie na koła żółwach też się możemy przesunąć, nie musicie do tyłu, wystarczy na boki. Dużo krócej i dużo łatwiej. Śmiało, to potrzebujemy naprawdę dwumetrowe przejście, okej? Okay? Jeszcze, śmiało. Gosiu, ty nie uciekaj, możesz zostać. Dobra, świetnie. Tu będzie lądował? Tu będzie lądował? Niemożliwe. Maciek, na pewno tu będziesz lądował? Ekstra, to mi się podoba. Okej, okay, gdzie jest nasz ochroniarz? Szefu, zapraszam. No, jaki rozobacony. Jeszcze raz przybiję piąteczkę. Staję sobie tutaj. I tak ci obiecałem, naprawdę wyszła po Maćka. Jeżeli go nie złapisz, jeśli jemu stanie się krzywda, to ja stracę finalistę. I wtedy do końca sezonu to ty z nami jedziesz się robić pokazy, okej? Okay? Ale to nie jest łatwy krew, przysięgam. Złapię, to nie jest żadne, okej? Okay? Okay, Kinga, zaproszę cię, Maciek, zaproponować Kingę, twoje miejsce startowe. Nawet. Okej, okay. Kochani, już wam mówię, co następuje. Po pierwsze, jeszcze mam prośbę, pamiętajcie, trzymajcie dzieci, tu naprawdę zaraz będą lawały lawidasy w powietrzu. Słuchajcie, będziemy odliczać wszyscy razem od 10 do 0, okej? Okay? Na 0. Każdy z was bez wyjątku, nawet ten gościu z tym rożkiem frytkowym, co siedzi, zajada i nie wie, że o nim mówię, no, to też. Wszyscy zrobicie wielki chaos w postaci braw, okrzyków i tupania nogami. Ta energia to zapali do nas, okej? Okay? Ale Maciek nie może wystartować. Dlaczego Maciek nie wystartuje bez Kingi? Bowiem Kinga na zero, czyli on znak, daje porządną odkopałość kogi w tyłek, okej? Okay? Dopiero ten kot, Dask Energy jest zapalnikiem do naszego finału. Maciek rozpędzony to Dask Energy, biega na środek, wykonuje prawdziwą ścieżkę gimnastyczną, kończył wielkim saltem mortale, a kiedy wyląduje, mam nadzieję, że cało i zdrowo, wskakuje w ramiona naszego ochroniarza, a wtedy wy szalejecie z radości! Nie przedłużając i przechowając słowoczyny. Kinga, jesteś gotowa? Grzesiek, jesteś gotowy? Dzień gotowy? Maciek, jesteś gotowy? Wygłania, czy wy jesteście na to gotowi? Jedyne, czego teraz potrzebujemy, to wasze energię. A wasza energia, moi kochani, płynie z waszych oklasków. Dlatego wszyscy razem ze mną. 10, 9, 8, 7, 6.